Psychospicjum Staruszkowo mieści się na ulicy Partyzantów 9 w Karpaczu. Działa od 2015 roku. Schronienie znajdują tu psy kalekie, schorowane i niechciane. Schorowane z rakiem, dlatego połamane nogi, dekalekie, psy z wypalonymi oczami, obdartymi skórą, obcięte łapy. To są te najcięższe przypadki. I te najcięższe przypadki tutaj znalazły schronienie. Czworonogi znajdują tu spokój dzięki kobiecie ze stali z czekoladowym sercem, pani Krystynie Zemajer. Są psychicznie bardzo mocno wycofane, neurologiczne, więc odbudować kontakt z nimi, jakąkolwiek nić porozumienia, kosztuje strasznie dużo wysiłku i czasu przede wszystkim. I jeden niepotrzebny błąd i mogę zaczynać od nowa. Każdy z czworonogów ma za sobą okrutną historię. Często były bite, żywcem obdzierane ze skóry. Są tutaj także te potrącone przez samochód, zbierane z ulicy i po prostu porzucone. A skąd pani czerpie siłę na to? Stąd, kochanie, stąd. Rosną swoją drogą, ale najważniejsze jest serce. Cierpliwość, miłość, nie żądać nigdy od stworzenia więcej, jak jest gotowe dać. Obecnie zbierane są pieniądze na zakup nowej siedziby, nowego domu dla czworonogów, ponieważ pensjonat w Karpaczu należy do byłego męża pani Krystyny, a ten chce go sprzedać. Potrzebne jest 160 tysięcy złotych na zakup nowego obiektu wraz z wybiegiem dla psów. W zaistniałej sytuacji poszukujemy nowego domu, gdzie będziemy i ja, i moje psy bezpieczne, spokojne, gdzie będę mogła bez większych problemów po prostu zająć się nimi i tylko czas mieć dla nich. Jesteśmy w trakcie organizowania, przekształcania, porad prawnych i takich, i innych. Jest istny mętlik. Całe szczęście mam grono ludzi koło siebie, którzy się lepiej na tym znają. Każde państwa wsparcie jest nieocenione. Pieniądze przekazane przez darczyńców będą przeznaczone na zakup nowego domu dla tych czworonogów. Szczegóły dotyczące numeru konta, na które można wpłacać pieniądze, zamieszczone są na stronie www.pomagam.im oraz na fanpage'u.